Thank you.
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. O godzinie 17:00 do ataku ruszyli wszyscy zdolni do walki. Ponad 30 tysięcy żołnierzy. Uzbrojony był jedynie co dziesiąty powstaniec. Reszta mogła liczyć na broń zdobytą na Niemcach lub po poległych kolegach. Stanęli do walki mimo przewagi liczebnej wroga, braku broni, zapasów, schronienia i pożywienia. Gdy kończyła się woda, pito ją z kałuż, a niektórzy zlizywali wilgoć ze ścian. Momentami panował taki nie tylko z okupantem, ale także z ciężkimi warunkami. Po 63 dniach od wybuchu powstanie zostało stłumione, a ci, którzy je przeżyli, trafili do niewoli. Wypędzono ponad 650 tysięcy mieszkańców Warszawy. Około 150 tysięcy wywieziono na roboty przymusowe. W czasie nalotów, masakr i rzezi urządzanych przez Niemców zginęło ponad 200 tysięcy cywili, w tym 30 tysięcy dzieci. Straty wojsk polskich wyniosły około 10 tysięcy zabitych, 20 tysięcy rannych, 6 tysięcy uznano za zaginionych, a 15 tysięcy trafiło do niewoli. 63 dni walki odcisnęły swoje piętno również na zabudowie Warszawy. Ostatecznie, po zakończeniu wojny, w wyniku celowego wyburzania miasta, zniszczeniu uległo około 85% budynków. Pamiętamy i nie pozwolimy zapomnieć.